Adam Małysz to legenda polskiego sportu, którego sukcesy w skokach narciarskich przyniosły mu międzynarodową sławę i uznanie. Jego osiągnięcia na przestrzeni lat, zwłaszcza w ostatnim sezonie swojej kariery sportowej w 2010 i 2011, zdecydowanie umocniły jego pozycję jako jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w Polsce. Nawet po zakończeniu kariery, Małysz pozostaje w pamięci wielu jako ikona skoków narciarskich. Ciekawostką, która może nie być szeroko znana, są rodzinne powiązania Adama Małysza z innym znanym skoczkiem, Piotrem Żyłą. Justyna Żyła była żona Piotra, jest kuzynką Adama Małysza, co sprawiało, że obie rodziny były ze sobą blisko związane. Te więzy rodzinne prowadziły do wielu wspólnych spotkań, również w prywatnym życiu. Relacje między Piotrem a Justyną Żyłą, które publicznie stały się trudne po ich rozstaniu w 2018 roku, na pewno wpłynęły na dynamikę w rodzinie. Para, która była małżeństwem przez 12 lat, przeszła przez burzliwy rozwód, pełen wzajemnych oskarżeń. Na szczęście, z czasem ich stosunki uległy poprawie. Adam Małysz, znany ze swojej dyskrecji w kwestiach prywatnych, Konsekwentnie odmawia komentowania życia osobistego swojej rodziny, co przynosi mu szacunek, zarówno w mediach, jak i wśród fanów. Jego stanowisko wobec prywatnego życia kuzynki Justyny żyły oraz jej byłego męża Piotra żyły jest przykładem, jak znane osoby mogą z elegancją radzić sobie z presją publicznego zainteresowania. Mimo prób mediów, aby uzyskać od Małysza komentarze na temat rodzinnych spraw Justyny i Piotra, Zwłaszcza po ich rozwodzie i jego wpływie na sportową formę Piotra, Małysz pozostawał nieugięty. Wskazał, że sprawy rodzinne nie miały wpływu na formę Piotra i wyraził nadzieję na jego sukcesy w nadchodzącym sezonie zimowym, podkreślając Piotra jako sportowca zdolnego do skupienia się na zawodach mimo zewnętrznych zakłóceń. Podobna sytuacja miała miejsce, gdy Justyna żyła pojawiła się na ślubie córki Adama Małysza. Mimo zainteresowania mediów nowym związkiem Justyny, Małysz odmówił komentarza, podkreślając, że nie spotykamy się na co dzień. Ja jestem bardzo zabiegany. Justyna była z nowym partnerem. Bawili się dobrze. Przynajmniej mam taką nadzieję i mam nadzieję, że Justyna też to potwierdzi, wyznał wówczas reporterce Jastrząp Post. Taka postawa potwierdza Małysza jako osobę, która szanuje prywatność innych i potrafi zachować profesjonalizm w obliczu medialnej presji, chroniąc jednocześnie swoje relacje rodzinne.